To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, że w programie 500 Plus nie chodzi o ilość dzieci, ale o jakość. Nie jakość dzieci, tylko ich życia i przyszłą pensję. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Dzień dobry w podcaście 8.10. Z tej strony Patrycja Maciejewicz. Jestem dziennikarką i redaktorką serwisu Wyborcza Bis i działu gospodarczego Gazety Wyborczej. Państwa i moim gościem jest Jan Gromacki, ekonomista z Instytutu Badań Strukturalnych i Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy za sobą dobre kilka lat funkcjonowania programu 500 Co dziś wiemy o tym programie i o tym jak zmienił się świat i rzeczywistość osób wychowujących dzieci? Faktycznie program jest już z nami przez praktycznie 7 lat i to, co wiemy, co ten program zmienił dla polskich rodzin, to przede wszystkim dał im stabilne źródło dochodu. Dzięki temu e, ubóstwo rodzin z dziećmi zdecydowanie się zmniejszyło. Natomiast w ostatnich latach, w wyniku problemów z inflacją, z wysoką inflacją, to oczywiście znaczenie tego świadczenia maleje, a co za tym idzie, coraz więcej rodzin wpada w ubóstwo, które gdyby tej inflacji nie było, nie wpadałyby w to ubóstwo. Czyli wracają do tego miejsca, z którego wcześniej zostały wydobyte. Trochę tak. Oczywiście to w ograniczonym zakresie, bo 500 plus to nadal około ponad 300 zł, licząc w walucie z 2016 roku, ale faktycznie znaczenie tego świadczenia maleje. Czy w takim razie zmiany, które zostały zapowiedziane przez Prawo i Sprawiedliwość, to jest odpowiednia reakcja na procesy gospodarcze, z którymi ludzie, którzy wychowują dzieci, nie bardzo mogą sami sobie poradzić? Tutaj na pewno ta kwestia ma kilka aspektów, prawda? Znaczy na pewno ta waloryzacja. Pozwoli na to, że znowu poprawi się sytuacja finansowa rodzin z dziećmi i znowu zostanie ograniczone ubóstwo. Natomiast też trzeba powiedzieć jasno, że ta waloryzacja jest wyższa niż taka, która by wynikała czysto z inflacji. Gdybyśmy mówili o waloryzacji wynikającej z inflacji, to wtedy ta waloryzacja wynosiłaby jakieś 650-700 zł, tak? Czyli to 800 zł to jest więcej niż to, co inflacja aż tak powiem, zabrała rodzinom. Natomiast jeżeli patrzymy na to o ile procent na przykład, ile procent średnich dochodów stanowi 500+, no to tutaj już ta korekta jest jakby zgodna z tym wzrostem średnich płac, tak? W związku z tym ta korekta jest mniej więcej o tyle, o ile rośnie polska gospodarka, więc można powiedzieć, że ta adekwatność świadczenia zostaje utrzymana. Oczywiście powoduje to szereg takich negatywnych konsekwencji, jak chociażby wzrost wydatków, które trzeba będzie jakoś sfinansować, no i to jest oczywiście wyzwanie, na które otwartym pytaniem pozostaje, czy obecnie rząd ma na to pomysł, jak to sfinansować. Co możemy powiedzieć o tak ukierunkowanej polityce społecznej? Bo to jest jednak pewna cecha charakterystyczna, że są to bezpośrednie transfery pieniężne, że to są pieniądze dla osób, które wychowują dzieci w odpowiednim wieku i że to są pieniądze, które przeznaczane są do wydawania na cele, które rodzice sami uznają za stosowne. Nie sugeruję tu niczego złego, chodzi mi tylko o to, że niektórzy uważają, że państwo powinno się zająć w pierwszej kolejności, Umożliwieniem dostępu do usług publicznych w taki sposób, żeby nikt nie był wykluczony, bo nawet mając pieniądze w ręku, nie zawsze do tych usług każdy jest w stanie się dostać. Taka nowoczesna polityka społeczna, polityka wsparcia rodzin, ma właśnie te dwa filary. Jeden to jest filar usług publicznych, które w Polsce. Są i były na wysokim dość poziomie. Znaczy, jeżeli patrzymy na wyniki polskich uczniów, to w różnych międzynarodowych badaniach, to badają oni bardzo dobrze, więc można powiedzieć, że poziom edukacji w Polsce jest, jest dość wysoki. Natomiast to, czego brakowało przez lata, to takie wsparcie finansowe dla rodzin. Dlatego, że poza takimi usługami, które rodziny potrzebują, jak chociażby zdrowie czy edukacja, to jednak jest szereg innych potrzeb rodzin, które nie można uzyskać dzięki takim usługom publicznym. Czyli chociażby to, że wiemy, że rodziny dzięki 500 Plus zainwestowały w sprzęt. Takie użytków domowego, tak, czyli czy to sprzęty RTV, czy sprzęty AGD. Także takie proste rzeczy jak chociażby wydatki na żywność wzrosły bardzo znacząco dzięki 500. W związku z tym takie pieniądze na pewno są potrzebne rodzinom, i to nie jest tak, że tylko Polska jest takim krajem, który daje tyle pieniędzy rodzinom, bo właściwie tego typu świadczenia, takie bezwarunkowe świadczenia na dzieci, obowiązują obecnie w zdecydowanej większości krajów Unii Europejskiej i wielu innych krajach rozwiniętych. No i to, co ważne, to to, że faktycznie wiemy mniej więcej na co te rodziny wydają pieniądze i są to w dużej mierze częściowo są to wy, takie czysto inwestycyjne można powiedzieć wydatki, czyli wydatki właśnie na zdrowie, wydatki na edukację, na zdrowe jedzenie, na takie urządzenia, które pomagają, jakby zwiększyć efektywność pracy w domu, chociażby jak nie wiem, zmywarka, pralka i tak dalej. Oraz również na takie powiedzmy rekreacyjne, na zwiększenie jakby jakości rekreacji, tak, czyli, czyli chociażby na wyjazdy turystyczne. Czy na różnego rodzaju, właśnie, telewizory, gry komputerowe i, i że tak powiem, jakieś konsole. Przy wprowadzeniu 500 plus pamiętamy wszyscy takie dyskusje, do które dotyczyły tego, po pierwsze, czy na pewno to trzeba takie pieniądze dawać każdemu, kto posiada dziecko, czy może ewentualnie zrobić próg dochodowy. Jak Pani, jako osoba, która zajmuje się między innymi programami społecznymi, patrzy na tak stawiane pytania, to znaczy, czy progi dochodowe w programach społecznych są dobre, czy złe? Co przez nie tracimy, a co przez nie zyskujemy? Główny jakby tutaj dylemat jest między kosztami, bo koszty tych programów, które są ograniczone do osób powiedzmy najbiedniejszych czy tych najbardziej potrzebujących, są mniejsze niż koszty programów powszechnych, gdzie każdy dostaje pieniądze. Natomiast problem polega na tym, że te pieniądze, które teoretycznie, te programy, które teoretycznie są skierowane do najuboższych, często do nich nie trafiają. Na przykład do 2019 roku w programie 500+, obowiązywało coś takiego jak warunkowe świadczenie na pierwsze dziecko. Tylko rodziny, które miały dochód poniżej 800 zł na dziecko, otrzymywały to świadczenie. Ale z danych wynika, że 1 trzecia takich rodzin, tych ubogich rodzin, nie otrzymywała tego świadczenia i to wynikało chociażby z tego, że dochody rodzin są bardzo, szybko się zmieniają, tak, znaczy jeżeli ktoś nagle traci pracę, a to niestety tutaj nie dostanie tego świadczenia, bo to świadczenie dostanie dopiero za rok jakby, tutaj jest takie pewne opóźnienie jakby administracyjne w związku z tym. Poza tym jakby wadami takich rozwiązań jest to, że Rodziny muszą jakby dokonać jakichś dodatkowych procedur administracyjnych, to też zwiększa jakby koszty w ogóle tak obsługiwania tego systemu, no bo trzeba dodatkowe wnioski, trzeba sprawdzać, czy te rodziny faktycznie te dochody mają tak niskie. No i wreszcie jest problem związany ze zniechęcaniem rodziców do pracy, tak? Znaczy zmniejszaniem opłacalności się pracy. No bo jeżeli sytuacja wyglądała w ten sposób, że wystarczyło przekroczyć dochód o jeden grosz, tak, czy o jedną złotówkę, żeby stracić 500 zł, no to wiadomo, że to jakby zniechęcało kobiety, które na przykład nie były wówczas na rynku pracy do tego, żeby podejmować pracę, tak, żeby ryzykować to, że stracimy nagle całe świadczenia. Oczywiście te negatywne efekty można troszeczkę niwelować. Tak? Znaczy można na przykład zamiast zasady takiej, że jest taki ścisły próg i po prostu przekroczenie go o złotówkę powoduje utratę całego świadczenia, można dodawać takie stopy wygaszania powolnego, powolne świadczenia. I na przykład są tak, w, w przypadku zasiłków rodzinnych jest taka zasada złotówka za złotówkę. To złotówkę. To jest nadal olbrzymie zniechęcanie tak naprawdę do pracy, ale jest to już jakiś krok w tym kierunku. Można tutaj iść dalej, na przykład powiedzieć, że za każdą złotówkę dodatkowego dochodu tracimy na przykład 10 groszy świadczenia. Więc, jakby pomysłów na to, jak tutaj zmienić, zmniejszyć tą zniechęcającą funkcję tych programów, jest sporo i jest to możliwe. Natomiast, oczywiście, na końcu zawsze jest to pytanie, czy to się później opłaca, prawda? Bo jeżeli z kolei zrobimy takie bardzo powolne wygaszanie, no to te zyski wynikające z zmniejszenia kosztów programu będą dużo mniejsze, i pytanie jest wtedy, czy faktycznie my. Chcemy wprowadzać tą dodatkową komplikację, a dostaniemy takie małe jakby zyski z tego. Natomiast inną ważną kwestią jest to, że czasami mamy takie. Problemy z postrzeganiem tego, ile jest tak naprawdę tych bardzo bogatych rodzin. Bo tak naprawdę w przypadku 80% rodzin, to ile otrzymują z 500, to jest ponad 10% ich dochodów. Więc ciężko powiedzieć, że te rodziny tego nie potrzebują, że te rodziny tego nie odczuwają, że to jest, tym rodzinom jest to nie, niepotrzebne. Natomiast te rodziny, które są bogate, o których często się mówi, zarabiając jakieś 40 tysięcy złotych czy 20 tysięcy złotych miesięcznie, takich rodzin jest bardzo, bardzo mało. Tak? Czyli to będzie w przypadku 40 tysięcy złotych, to będzie jakiś 1% rodzin, może 2% rodzin. W przypadku nawet 15 tysięcy to będzie 10%. Procent rodzin. Więc tych rodzin aż tak dużo nie ma, więc dla większości rodzin to jest znaczna pomoc i naprawdę ważny element w ich, jakby, codziennych budżetach. Mhm. A czy Pan, jako ekonomista, który zajmuje się między innymi analizą takich programów, uważa, że bogaci powinni pobierać pieniądze na dzieci? Czy to jest świadczenie do nich skierowane? Czy oni dokonują jakiegoś nadużycia występując tymi wnioskami, czy też właściwie to im się należy, skoro mają dzieci? Czy mi się wydaje, że u podstaw tego programu, który mamy, leży to, że uważamy, że rodziny, które wychowują dzieci, zasługują na to, żeby otrzymały wsparcie finansowe od państwa, tak? Dlatego, że chociażby te dzieci jakby no nie mogą pracować, tak? natomiast wydajemy na nie pieniądze. W związku z tym, jakby w interesie nas wszystkich, nasz, całego społeczeństwa jest to, żeby pieniądze rodziny z dziećmi otrzymywały i wtedy nie ma znaczenia to, jakie mają dochody. Oczywiście to jest później indywidualna kwestia, i każda osoba ma prawo, i wiemy na przykład, że wśród tych najbogatszych to 10% około rodzin nie aplikuje o 500+, więc to nie jest tak, że wszyscy, wszyscy to biorą. To już jest później indywidualna kwestia. Natomiast podstaw tego programu jednak stoi takie założenie, że jakby inwestujemy w dzieci, że każda rodzina z dziećmi ma prawo do dodatkowego dochodu tylko dlatego, że zdecydowała się wychowywać dzieci, bo wiadomo, że później te dzieci będą też pracowały chociażby na nasze emerytury w przyszłości. Czyli nie powinniśmy mieć za złe tym, którzy zarabiają duże pieniądze, a 500 złotymi od państwa nie pogardzą. Powiem tak, to nie jest kwestia jakby ekonomiczna, to jest kwestia jakichś zasad, prawda, systemów etycznych, w których jakby, co do których jakby ekonomiści może nie powinni się wypowiadać. Więc to jest już po prostu później kwestia naszych osobistych jakby preferencji, naszych osobistych jakby systemów wartości, czy oni powinni, czy nie powinni. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, te 500 zł, które oni pobierają na te dzieci, to jest kropla w morzu jakby. Podatków, które oni płacą, tak? Albo które mogliby płacić, gdybyśmy zwiększyli progresywność opodatkowania. Więc jeżeli uważamy, że bogaci powinni bardziej przykładać się, powinni więcej jakby wnosić do budżetu państwa, no to po prostu należy zwiększyć progresywność podatkową i dzięki temu niejako zabrać im to 500 zł poprzez wyższe podatki, tak? Natomiast komplikowanie tego systemu, z którego korzystają miliony polskich rodzin, po to, żeby wyłączyć z nich jakiś 100 tysięcy czy 50 tysięcy rodziców wydaje się bezsensowne, tak? To znaczy w dużo bardziej, dużo większy sens miałoby faktycznie zwiększenie progresywności opodatkowania, o ile takie oczywiście w ogóle preferencje w społeczeństwie naszym występują, to jakby nie jest takie oczywiste. Powiedział pan wcześniej o tej motywacji, o tym wynagradzaniu ludzi, którzy wychowują dzieci. Pamiętamy też, że przy wprowadzaniu tego świadczenia mówiło się dużo o tym, że to będzie jakiś impuls, który sprawi, że będziemy się chętniej na dzieci decydować. I to się niestety nie stało. Czego w takim razie zabrakło w programie wsparcia rodzin, że nie przełożyło się to na demografię? Faktycznie jednym z głównych celów, które były wymieniane początkowo, ale nie jedynym, żeby, żeby tu była jasność, było pobudzenie dzietności Polek i Polaków, co nie do końca się udało. Tak, Chociaż nie jest też prawdą, że tu w ogóle nie było żadnych efektów, dlatego że te efekty jest po prostu bardzo ciężko uchwycić w takich empirycznych analizach. Natomiast z pewnością dzisiaj dzietność byłaby trochę niższa, gdyby. Programu 500 plus nie było. Tu nie ma raczej wątpliwości, że dla części rodzin to jest ważny argument w ich decyzji o tym, czy chcą mieć kolejne dziecko, czy nie. I to w żaden sposób nie może obniżać dzietności, więc jedyny sposób, w jaki może to działać, to pobudzając trochę dzietność. Natomiast oczywiście na, nie na taką skalę, jakbyśmy sobie to wyobrażali. Znaczy, To nie sprawi, że nagle wszyscy zdecydują się na dodatkowe dziecko, bo wprowadzono program 500. Plus. Także faktycznie ten cel prawdopodobnie nie został osiągnięty, ale też jakby ciężko, żeby polityka publiczna ogólnie. Osiągała taki cel. Znaczy to jest bardzo trudne, i właściwie w żadnym kraju jest to niemożliwe. Ale czego zabrakło w takim razie? Bo władza chętnie o tym mówi i w innych krajach też się dyskutuje o tym, żeby wspierać dzietność, i są kraje, w których wskaźniki są znacznie wyższe. Więc czy da się to taką polityką, nawet idealnie zaprojektowaną, osiągnąć? Nie do końca, tak? To znaczy z tego co wiemy o efektach różnych polityk rodzinnych, to wiemy, że one mają ograniczony wpływ na tą dzietność, tak? To znaczy mówi się też o innych politykach, takich jak chociażby zwiększenie dostępności do żłobków czy przedszkoli, czy na przykład... Y Wprowadzenie urlopów rodzicielskich dla ojców, takich, których oni się nie mogą zrzec na rzecz matki. I to są kroki w dobrym kierunku. Na pewno one trochę zwiększą dzietność, natomiast nie oczekujmy tego, że wrócimy do poziomów z lat 90., gdzie ta dzietność wynosiła ponad dwa, tak? czyli w takiej sytuacji, kiedy mieliśmy zastępowalność pokoleń. Tego nie ma już w żadnym kraju europejskim, w żadnym kraju rozwiniętym i do tego już nie wrócimy. Natomiast to, co, na co warto zwracać uwagę, to to, że. W tych programach bardzo często nie powinno nam chodzić o ilość, tak, o ilość dzieci, tylko o jakość, to znaczy o to, ile te dzieci będą mogły w przyszłości osiągnąć, ile będą mogły zarabiać, mówiąc już tak zupełnie ekonomicznie, ile będą mogły się przykładać do naszego e, budżetu. I tutaj akurat te programy działają, tak, to znaczy one faktycznie powinny być widziane jako inwestycje w te dzieci, które już się urodziły. Zarówno jeżeli chodzi o żłobki przedszkola, to głównym pozytywnym efektem jest to, że zmniejszają one nierówności, że one sprawiają, że te dzieci, które nie miałyby szans na edukację, te szanse otrzymują, i faktycznie to w przyszłości poprawia, wiemy to z różnych badań, poprawia ich zarobki już w dorosłości. I podobnie w przypadku takich świadczeń jak 500, to znaczy to pozwala rodzicom inwestować znowu pieniądze w edukację dzieci. Chociażby widzimy tutaj na przykład w programie 500, że istnieje pewne przełożenie na to, że dorosłe dzieci decydują się na podjęcie studiów. W związku z tym to w przyszłości przyniesie nam efekty, ale nie na zasadzie ilości, na której się bardzo często skupiamy. Jest jakaś taka w Polsce tendencja do tego, żeby się skupiać na tej dzietności jako takim świętym gralu polityki rodzinnej. Natomiast to tak naprawdę nie jest najważniejsze. Najważniejsze to jest to, ile te dzieci będą w stanie faktycznie wyprodukować dla nas wszystkich w przyszłości, mówiąc tak dość brutalnie, bo oczywiście mówimy tutaj później o stabilności systemów emerytalnych i tak dalej, na które to ma bezpośrednie przełożenie. No i mamy teraz taką sytuację, że zbliżają się wybory. Rządząca partia zapowiedziała waloryzację świadczenia od 300 zł, podniesienia go do 800, co oznacza potężny strumień gotówki, którą będzie rząd pompował do systemu poprzez nasze kieszenie. I wszystko to występuje w sytuacji, kiedy mamy inflację, mamy obietnice banku centralnego obniżek stóp procentowych, a więc wydawałoby się Działania, które są sprzeczne z celem, który polityka gospodarcza powinna chcieć osiągnąć, czyli ustabilizowanie inflacji. Chciałam Pana zapytać o to, jak w tym kontekście patrzeć, abstrahując od słuszności programu i tego, jakie potrzeby i jakie zadania spełnia, jak w tym kontekście patrzeć na niego w takim makroekonomicznym otoczeniu? To znaczy, czy to pomaga walczyć z inflacją, czy przeszkadza, co może się po drodze wydarzyć? Tak, to jest kluczowe. To znaczy walka z inflacją powinna być obecnie priorytetem, ponieważ żaden kraj nie jest w stanie rozwijać się przy tak wysokiej inflacji w długim okresie. I tutaj oczywiście zwiększenie kwoty 500 plus nie pomoże jakby w walce z inflacją, natomiast nie musi zaszkodzić. Tak? Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zostanie to oświadczenie sfinansowane, właśnie ta waloryzacja sfinansowana. I są jakby trzy sposoby. Po pierwsze, można zmniejszyć wydatki na inne cele, po drugie, można zwiększyć podatki, tak, wpływy podatkowe i jeżeli ten program zostanie sfinansowany na jeden z tych dwóch sposobów, to wtedy faktycznie tego efektu na inflację dużego nie będzie. Natomiast problemem będzie to, jeżeli waloryzacja będzie finansowana deficytem, znaczy zwiększeniem generalnie zadłużenia Polski, wtedy jakby oczekiwania całego otoczenia makroekonomicznego będą takie, że ta inflacja będzie w Polsce się utrzymywała na wysokim poziomie przez długi czas, dlatego, że nie można utrzymywać tych deficytów jakby w nieskończoność i państwo będzie w końcu musiało spłacać dług poprzez właśnie zwiększanie inflacji, co zresztą ma miejsce teraz. W związku z tym niestety istnieje obawa, że faktycznie przynajmniej na razie nie są pokazane źródła finansowania. To też jest prawdopodobnie powód tego, że ta waloryzacja jest obiecywana na, po wyborach, tak, na syczeń 2024, co wydaje się dość absurdalne w tym sensie, że w 2019 roku wprowadzono rozszerzenie tuż przed wyborami. Więc gdyby można było to prawdopodobnie wprowadzić, gdyby to było łatwe do wprowadzenia już dzisiaj, to to zostałoby zwaloryzowane już dzisiaj. Natomiast są obiektywne czynniki, takie jak po prostu trudności z otrzymaniem finansowania właśnie z rynków kapitałowych, przez państwo, które powodują, że jakby nie można tego wprowadzić obecnie. Jest to bardzo trudne. Ma być to wprowadzone od stycznia 2024, ale znowu to... To jest dość wątpliwe, tak? dlatego że gdyby te intencje były szczere, to prawdopodobnie zostałoby to wprowadzone już teraz. A tutaj jednym z problemów jest to, że faktycznie Polska prowadzi dość niekonsekwentną politykę, jeżeli chodzi o politykę fiskalną i monetarną. Mianowicie wpływy do budżetu z podatków są ograniczane poprzez takie programy jak chociażby zmniejszenie VAT-u, czy ten polski ład, który de facto był obniżką podatków. A to oczywiście zwiększa deficyt i zwiększa inflację. W związku z tym to są takie działania, które jeżeli będą kontynuowane w przyszłości, no to niestety problemy z inflacją będziemy mieli przez długi czas. Czyli stawiając się teraz troszeczkę na miejscu tych rodzin, które pobierają pieniądze na dzieci, czy to wygląda trochę tak, że rząd daje pieniądze, oni te pieniądze wkładają do kieszeni, a z drugiej kieszeni po cichutku te pieniądze uciekają poprzez wzrost cen, poprzez inflację, poprzez jeszcze większe wydatki, które trzeba ponosić? Tak, generalnie oczywiście zawsze tak jest z programami społecznymi, że one muszą być w jakiś sposób finansowane. To nie ma jakby darmowych lanczy, jak to się czasami mówi, tylko po prostu trzeba te programy sfinansować generalnie ze źródeł podatkowych lub właśnie przez inflację, więc tak jest. Natomiast to jest program redystrybucyjny. Te rodziny z dziećmi i tak dostaną więcej, niż, że tak powiem, będą musiały wyłożyć z własnej kieszeni do tego programu. Oczywiście na ten program składają się po prostu ci, generalnie wszyscy, wszyscy Polacy, w związku z tym również ci, którzy nie posiadają tych dzieci, więc jest to taki mechanizm redystrybucyjny. My po prostu jako społeczeństwo, tak się wydaje, bo Polacy w większości popierają program 500+, zgadzamy się co do tego, że przekazujemy część naszego dochodu rodzinom z dziećmi i w związku z tym na tym oczywiście rodziny z dziećmi nie stracą, bo te rodziny i tak jakby mimo tego, że będzie to miało albo wpływ na zwiększenie podatków, albo wpływ na zmniejszenie wydatków jakiś na inne programy, albo na zwiększenie się inflacji, to jednak te rodziny na tym zyskają i dla tych rodzin jest to naprawdę w tym momencie kluczowe. Natomiast to, oczywiście trzeba być jakby świadomym tego, że to jest wybór dotyczący redystrybucji naszego dochodu, tego, że my jako społeczeństwo zgadzamy się albo się nie zgadzamy na to, żeby część naszego dochodu była przekazywana rodzinom, które wychowują dzieci. Na koniec chciałam Pana zapytać, jak Pan zaprojektowałby idealny program pomocy rodzinom z dziećmi, gdyby nie musiał powstawać w obliczu inflacji, w obliczu pogarszających się warunków makroekonomicznych i wyborów, które za kilka miesięcy odbędą się w Polsce? Jak by to miało wyglądać? Znaczy, mi się wydaje, że ten program, który obecnie funkcjonuje, jest takim dość wzorcowym programem, jeżeli chodzi o program pomocy dzieciom. Uważam, że ta waloryzacja powinna być w jakiś sposób jednak uregulowana, tak? Prawnie. To znaczy powinniśmy ją albo powiązać ze wzrostem inflacji, albo ze wzrostem płacy minimalnej, albo w ogóle ze wzrostem gospodarczym, tak żeby ta adekwatność nie zależała, że tak powiem, od arbitralnych decyzji politycznych, tylko żeby to było jakby jasne dla rodzin, że to będzie podwyższane. No bo już wiadomo, że chociażby przez te dwa ostatnie lata super wysokiej inflacji, no jakby rodziny na tym traciły i nie wiedziały, czy tak naprawdę to zostanie w jakiś sposób zrekompensowane, czy nie. Więc to jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, no to są te usługi publiczne, o które niestety zostały dość mocno zaniedbane w ostatnich latach i tutaj na pewno zwiększenie wydatków na edukację, ale też zwiększenie wydatków na tworzenie nowych żłobków jest kluczowe, dlatego że tak jak powiedziałem, one wyrównują szanse, one powodują w przyszłości wyższy wzrost gospodarczy, i po prostu lepsze życie dla nas wszystkich. Więc to jakby zwiększenie tych wydatków jest też konieczne. Problemem jest oczywiście w Polsce to, i to, jest, to też jest jakby, że tak powiem, worek, z którego jeżeli coś komuś dajemy, to musimy komuś też zabrać. I pytanie jest oczywiście takie, komu, że tak powiem, w takim razie w tym momencie jest pieniędzy zbyt wiele dawane. No i tutaj oczywiście pytanie jest o to, czy to naprawdę potrzebne są te 13-14 emerytury. No i oczywiście w przyszłości pytanie w ogóle o jakby wiek emerytalny, bo to jest ten element, który tutaj będzie konieczny do zmiany, żeby tutaj umożliwić w ogóle funkcjonowanie takich programów. No i tak jak powiedziałem, każdy rozsądny polityk powinien mówić o tym, w jaki sposób chce finansować zwiększenie tych świadczeń. A więc zwiększenie szczelności systemu podatkowego, a także odwrócenie jednak tych niekorzystnych zmian w ostatnich latach, które miały miejsce, jeżeli chodzi o zerowy VAT, czy właśnie obniżenie podatków dochodowych, jest konieczne do tego, żebyśmy mogli pozwolić sobie na taki stabilny system, powiedzmy sobie, państwa dobrobytu. Na poziomie europejskim, którym powoli się stajemy. Więc to jest jakby moja taka, chyba recepta na dobry system polityki rodzinnej. Niestety tych żłobków i przedszkoli nie buduje się tak spektakularnie i szybko, jak ogłasza programy wsparcia. A tak jak pan powiedział, co do 800, plus jeszcze zbyt wiele nie wiemy i zbyt wiele jest. Niewiadomych co do tego, czy uda się go wprowadzić i w jakim trybie, i czy państwo będzie na to stać. Zobaczymy w styczniu. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj w podcaście 8.10 państwa i moim gościem był pan Jan Gromacki, ekonomista Instytutu Badań Strukturalnych i Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej.